Witam. W dzisiejszym nagraniu najważniejsze daty z historii Polski. Od Mieszka I do czasów współczesnych. Rok 960 to początek panowania Mieszka I. 965 to ślub Mieszka I z księżniczką czeską Dobrawą, córką Bolesława Srogiego, władcy Czech. Rok 966 to słynny chrzest Polski. Rok 972 to słynna bitwa pod Cedynią i wielkie zwycięstwo Mieszka I, gdzie wspólnie z bratem pokonują margrabiego Hodona. Około 991 roku wydany zostaje dokument Dagome Judex. 7 marca 1000 roku, czyli słynny zjazd Gnieźnieński. 18 kwietnia 1025 roku to koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Niecałe dwa miesiące później, 17 czerwca 1025 roku, Bolesław Chrobry umiera. W tym samym 1025 roku koronowany zostaje syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II Lambert. Rok 1039 to powrót do kraju Kazimierza I Odnowiciela. Na lata 1113-1116 datuje się powstanie słynnej już kroniki Gala Anonima. Z kolei rok 1138 to śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek tzw. rozbicia dzielnicowego. Około 1220 roku powstaje kronika Wincentego Kadubka. Rok 1226 przyjmuje się powszechnie za sprowadzenie przez Konrada I Mazowieckiego krzyżaków na ziemię Polski. W roku 1228 Władysław Laskonogi wydał w miejscowości o nazwie Cienia pierwszy przywilej dla szlachty. 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce słynna bitwa pod Legnicą, gdzie poległ Henryk Pobożny. Rok 1296 to zamordowanie króla Polski Przemysła II w Rogoźnie. 20 stycznia 1320 roku to koronacja Władysława Łokietka i koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce. Lata 1333-1370 to okres panowania ostatniego króla Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza Wielkiego. Rok 1333 to zjazd Wyszehradzi. 12 maja 1364 roku założono Akademię Krakowską, późniejszy Uniwersytet Jagielloński. W 1370 roku koronowano Ludwika Węgierskiego na króla Polski, zaś 4 lata później, w 1374, wydał on słynny przywilej w Koszycach. W 1385 doszło do tzw. Unii w Krewie. Rok 1386 to koronacja, chrzest oraz ślub Jagiełły z Jadwigą. 15 lipca 1410 roku to słynna bitwa pod Grunwaldem. Rok 1422 to przywilej Czerwiński, zaś rok 1423 to statut Warstki. W roku 1444 w bitwie pod Warną zginął młody Władysław III Warneńczyk. Rok 1454 to przywilej cerkwiński oraz statuty nieszawskie. Z kolei rok 1466 to tzw. drugi pokój toruński, koniec wojny 13-letniej. 8 września 1514 roku to tzw. bitwa pod Orszą. 10 kwietnia 1525 roku to hołd pruski. Rok 1561 to hołd lenny złożony przez zakon kawalerów mieczowych ostatniemu królowi z dynastii Jagiellonów na tronie polskim, Zygmuntowi II Augustowi. 1 lipca 1569 roku na słynnym sejmie w Lublinie zawarto Unię Polsko-Litewską, tak zwana Unia Lubelska. 7 lipca 1572 roku to śmierć Zygmunta II Augusta i koniec dynastii Jagiellonów
na tronie Polski. 28 stycznia 1573 roku to data uchwalenia Konfederacji Warszawskiej, czyli zapewnienie swobody wyznania szlachcie w Rzeczpospolitej. 21 lutego 1574 roku to koronacja na króla Polski pierwszego władcy elekcyjnego w naszym kraju, Henryka Waryzego, który niebawem ucieknie do Francji. 15 grudnia 1575 roku w Polsce królową zostaje wybrana Anna Jagiellonka. 1 maja 1576 roku ślub i koronacja Stefana Batorego. Rok 1578 to utworzenie Trybunału Koronnego oraz piechoty wybranieckiej. 27 grudnia 1587 roku na króla Polski zostaje wybrany pierwszy przedstawiciel dynastii Wazów, czyli Zygmunt III Waza. Rok 1596 to tak zwana Unia Brzeska. Z kolei rok 1597 to pierwsze wydanie kazań sejmowych księdza Piotra Skargi. 27 września 1605 roku ma miejsce bitwa pod Kirchholmem. 4 lipca 1610 roku to wielkie polskie zwycięstwo, gdy wojska polskie pod dowództwem Stefana Żółkiewskiego rozbiły znacznie liczniejszą armię rosyjską pod Kuszynem. Lata 1648-1651 to powstanie Chmielnickiego na Ukrainie. Doskonale zresztą zobrazowane w słynnej powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem. Rok 1652 to pierwszy sejm zerwany za pomocą tzw. liberum veto. Lata 1655-1660 to tzw. potop szwedzki. 12 września 1683 roku to słynna bitwa pod Wiedniem, gdzie armia polsko-niemiecko-austriacka pokonała wojska Imperium Osmańskiego. 15 września 1697 roku to koronacja Augusta II Sasa na króla Polski. W latach 1704-1706 trwa w Polsce wojna domowa. 12 września 1733 roku to elekcja Stanisława Leszczyńskiego. Z kolei 17 stycznia 1734 roku to koronacja Augusta III Sasa. 7 września 1764 roku to z kolei elekcja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rok 1768 to zawiązanie tzw. Konfederacji Barskiej. Rok 1772 to pierwszy rozbiór Polski. W latach 1788-1792 mają miejsce obrady tzw. Sejmu Wielkiego, czteroletniego. Jego największym dziełem pozostaje pierwsza polska ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja 3 maja z roku 1791. Była to pierwsza konstytucja w Europie. We wrześniu dopiero ukaże się konstytucja francuska oraz druga na świecie po amerykańskiej. Rok 1792 to zawiązanie tzw. Konfederacji Targowickiej. Z kolei rok 1793 to drugi rozbiór Polski. Rok 1794 to powstanie kościuszkowskie, nazywane insurekcją kościuszkowską. Natomiast rok 1795 to ostatni, trzeci rozbiór Polski. 3 lata później umiera też Stanisław August Poniatowski. Rok 1806 to powstanie wielkopolskie. W 1807 roku między 1 a 29 stycznia cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte przebywa w Warszawie. 7 lipca 1807 roku powstaje Księstwo Warszawskie. 22 lipca 1807 roku Napoleon I nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję. 19 kwietnia 1809 roku ma miejsce bitwa pod Raszynem. 20 czerwca 1815 roku to proklamacja Królestwa Polskiego. 27 listopada 1815 roku car Aleksander I nadaje królestwu konstytucji.
24 maja 1829 roku car Mikołaj I zostaje koronowany na króla Polski. 29 listopada 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. 25 stycznia 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Aleksandra I. 14 lutego 1831 roku ma miejsce bitwa pod Stoczkiem. 22 stycznia 1863 roku to początek powstania styczniowego. 24 maja 1865 roku stracono księdza Stanisława Brzuskę. W roku 1867 zlikwidowano autonomię Królestwa Polskiego. W roku 1905 Nagrodę Nobla zdobywa Henryk Sienkiewicz. 3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski utworzył pierwszą kompanię kadrową. 5 sierpnia 1915 roku Niemcy zajmują podczas I wojny światowej Warszawę. W dniach od 9 do 11 lipca 1917 roku ma miejsce tzw. kryzys przysięgowy, gdy żołnierze 1. i 3. Brygady Legionów Polskich odmawiają złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec. 10 listopada 1918 roku. Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. 11 listopada 1918 roku. Powołanie Józefa Piłsudskiego na stanowisko naczelnego dowódcy Wojska Polskiego. W styczniu 1919 roku Ignacy Paderewski zostaje pierwszym polskim premierem okresu dwudziestolecia międzywojennego. 20 lutego 1919 roku to uchwalenie tzw. Małej Konstytucji. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonuje zaślubin Polski z morzem. 15 sierpnia 1920 roku ma miejsce słynny. 17 marca 1921 roku Sejm przyjmuje konstytucję marcową. 20 marca 1921 roku ma miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku. W maju i czerwcu 1921 roku odbywa się trzecie powstanie śląskie. Styczeń 1922 roku to przyłączenie Litwy Środkowej do Polski. 16 grudnia 1922 roku dochodzi do zamachu na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza. W okresie między 12 a 15 maja 1926 roku dochodzi do tzw. przewrotu majowego, gdzie władza zostaje przejęta przez przedstawicieli tzw. sanacji. W sierpniu 1926 roku uchwalono tzw. nowelę sierpniową. 23 kwietnia 1935 roku to przyjęcie konstytucji kwietniowej. 12 maja 1935 roku umiera marszałek Józef Piłsudski. Ogłoszono żałobę narodową. Luty 1937 roku wicepremier rządu Eugeniusz Kwiatkowski ogłasza plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. 28 kwietnia 1939 roku Hitler wypowiada pakt o nieagresji. 30 sierpnia 1939 roku prezydent Mościcki ogłasza mobilizację. 1 września 1939 roku atak III Rzeszy na Polskę. 7 września 1939 roku kapitulacja Westerplatte. 17 września 1939 roku atak Związku Radzieckiego na Polskę. 14 lutego 1942 roku przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Organizacji Armii Krajowej. 19 kwietnia a 8 maja 1943 roku trwa tzw. powstanie Bycie Warszawskie. 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotowej nad Gibraltarem ginie generał Władysław Sikorski. W okresie między 1 sierpnia a 2 października 1944 roku trwa powstanie warszawskie. 8 maja 1945 roku kapitulacja III Rzeszy, koniec II wojny światowej w Europie. W dniach między 18 a 21 czerwca 1945 roku odbywa się w Moskwie tzw. proces 16. 19 stycznia 1947 roku odbywają się wybory do Sejmu Ustawodawczego. 19 lutego 1947 roku ogłoszono tzw. Małą Konstytucję. 22 grudnia 1948 roku połączenie Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Pracy, utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 22 lipca 1952 roku przyjęcie Konstytucji Polskiej.
miejsce tak zwane wydarzenia grudniowe, czyli strajki na Pomorzu w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie. 20 grudnia 1970 roku odsunięto od władzy Władysława Gomułkę. Pierwszym sekretarzem KCPZPR zostaje Edward Gierek. 16 października 1978 roku wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Okres między 14 a 31 sierpnia 1980 roku to tzw. strajki na Wybrzeżu zakończone podpisaniem porozumień sierpniowych, początek działania Solidarności. 28 maja 1981 roku śmierć prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Między 13 grudnia 1981 roku a 22 lipca 1983 roku trwa w Polsce stan wojenny. Od lutego do kwietnia 1989 roku w Polsce odbywają się obrady Okrągłego Stołu. 4 czerwca 1989 roku pierwsza tura wyboru tzw. Sejmu Kontraktowego. 9 grudnia 1990 roku prezydentem Polski zostaje Lech Wałęsa. 1 sierpnia 1992 roku uchwalenie tzw. Małej Konstytucji. 1 stycznia 1995 roku denominacja złotego. 19 listopada 1995 roku prezydentem po raz pierwszy zostaje Aleksander Kwaśniewski. 2 kwietnia 1997 roku uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Lipiec 1997 roku, największa w historii Polski powódź. 1 stycznia 1999 roku, nowy podział administracyjny kraju, 16 województw. 12 marca 1999 roku, przyjęcie Polski do NATO. 8 października 2000 roku, wybory wygrywa ponownie Aleksander Kwaśniewski, tym razem w pierwszej turze. 7-8 czerwca 2013 roku, ogólnopolskie referendum w sprawie wyjścia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. 23 października 2005 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich wygrywa prezydentem zostaje Lech Kaczyński. 10 stycznia 2007 roku koniec 6-letniej kadencji prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. 21 grudnia 2007 roku Polska przystępuje do strefy Schengen. 10 kwietnia 2010 roku katastrofa w Smoleńsku. 4 lipca 2010 roku wybory w drugiej turze wygrywa i prezydentem zostaje Bronisław Komorowski. 19 października 2010 roku zabójstwo Marka Rosiaka w Łodzi. 1 lipca 2011 roku Polska objęła prezydencję w Unii Europejskiej. 11 maja 2012 roku Sejm uchwalił ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67 roku życia. 28 października 2013 roku śmierć pierwszego niekomunistycznego.